Cześć, jestem Grzegorz Adamowicz, jeden z organizatorów NASA Space Ops Challenge w 2019 roku. I w tym roku zdecydowaliśmy się oczywiście przystąpić do tego hackathonu po raz kolejny. Jednak w tym roku NASA postanowiła zorganizować jeszcze dodatkowy hackathon COVID-19, który odbędzie się 30 i 31 maja, tak w tym miesiącu już. No i no, nagrywam to wideo właśnie z tego powodu, żeby troszeczkę więcej na ten temat powiedzieć. Motyw jest taki, że ten hackathon będzie w 100% wirtualny, czyli w sumie robimy wszystko online. Jakoś w połowie maja dostaniemy informacje na temat, jakie będą challenge, jakie będą zadania w tym hackathonie. My, jako organizatorzy, mieliśmy do 6 maja czas, żeby się zarejestrować, co już oczywiście zrobiliśmy. Będziemy mogli zaprosić mentorów, którzy no, będą musieli generalnie uformować, powiedzmy, jakiś team, nie wiem, Szczecin Mentors na przykład. Jeszcze nie wiem, kto to będzie i czy będzie, więc jeżeli uważasz się za takiego mentora, za taką mentorkę, zapraszamy. Po prostu wyślij do nas wiadomość, na przykład na Facebooku. Też będzie okejka. Na początku zakładali, że ten event będzie tylko wirtualny, ale w niektórych regionach świata może być jako stacjonarny. U nas zdecydowaliśmy zrobić to tylko wirtualnie, więc nie będziemy organizować się w żadnym miejscu. Będziemy za to na takim czacie, który się nazywa Rocket Chat. Nie ma jeszcze do niego dostępu, ale już niedługo będzie. Nie jestem pewien co do nagród, bo nie było jeszcze takiej informacji. Jeszcze na to czekamy. Pewnie też się pojawi jakoś w połowie maja. I tak, i podobnie jak w NASA Space Ops Challenge, tutaj teamy mogą być od jednej osoby do, nie wiem, do 100 osób. My zalecamy osób 5 do 7 maksymalnie. Z tego powodu, żeby no, łatwiej przebiegała komunikacja i, no i wiadomo, lepiej się organizować w mniejszych zespołach. Patrzę na moje notatki i co dalej mam? Nasza odpowiedzialność jako organizatorów będzie polegała raczej na tym, żeby informować Was o wszystkich linkach. Przekazywać informacje od Was w znaczeniu każdy feedback, który albo pytanie, jakie będziecie mieli, my nie będziemy potrafili odpowiedzieć, to przekazywać go do teamów USA. Następnie, jeśli chodzi o rejestrację, odbędzie się tylko na stronach SpaceApps. Linków jeszcze nie podano. To też będziemy informowali jakoś na Facebooku. Jeśli chodzi o nasz lokalny challenge, to my nie będziemy typowali zespołów, które przejdą do kolejnego etapu. Czyli kolejny etap, a nawet pierwszy etap, od razu będzie globalny i będzie od razu. Wszystkie zadania od razu idą prosto do NASA. Tak, o rejestracji już wspomniałem. I zespoły mogą się składać generalnie z osób z całego świata. Jednak najlepiej by było trzymać się jakiegoś regionu. I tutaj na przykład Polska jest takim dobrym regionem, albo zachodniopomorskie. My nie będziemy tego bardzo uściślać, to już jest w waszej gestii. Natomiast jeśli zarejestrujecie się pod nas, pod Szczecin, to będzie po prostu Polska. Chyba że jakiś inny team się pojawi z Polski,
To, no to wtedy zobaczymy, jak to będzie. Się dogadamy jakoś. I tak. I to chyba wszystko. Tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o NASA Space Up Challenge, o ten hackathon, który odbędzie się w październiku, jeszcze nie było wiele informacji. Na razie skupiamy się na COVID-19. I to wszystko ode mnie. Dziękuję bardzo.